Jeżeli ktoś ma na koncie w swoim życiu takie wewnętrzne, osobiste konto sukcesów i ma tam na koncie rzucenie palenia, to jest człowiek, który ma na koncie sukces. I to buduje człowieka. Wiesz, człowieka budują różne rzeczy, które on osiąga. Tak jak w ogóle mówimy o poczuciu własnej wartości, to czasem tak wiesz, szukamy, ale jak tu zbudować poczucie własnej wartości? No, to jest trudny temat w ogóle i taki popularny, taki powszechny, ale tak wiesz, nie wiadomo jak to zrobić. No, to poczuj się wartościowy. No, nie wiadomo, nie? Co z tymi wartościami. Ale na przykład rzucenie palenia wpływa na poczucie własnej wartości, na to, że ktoś się czuje wartościowy. Rzucenie palenia jest zmianą na lepsze. Chciałabym powiedzieć o tym, że dużo osób chce rzucić palenie, ale się bardzo tego boi, bo ma wizję tego, że to będzie straszne, że rzucenie palenia jest ciężkie, że tam są takie bolesne chwile, że tak jest ciężko bez papierosów żyć. Ja wiem, że jest tak, że rzucenie palenia w trakcie tam momentu pierwszy tydzień, to jest rzeczywiście są trudne momenty bardzo, ale są też bardzo dobre momenty i w ogóle rzucenie palenia jest zmianą na lepsze. I ludzie się boją, że wiesz, że rzucenie palenia jest zmianą na gorsze, że będzie gorzej. A prawda jest taka, że jest lepiej pod wieloma względami. Tylko, że jak ktoś jest palaczem i jest nałogowcem, nikotynowcem, w mechanizmach uzależnienia, no to w jakimś sensie jego organizm, psychika chce dalej palić. Więc człowiek wierzy w taki kit, który mu ta uzależniona część mówi, że nie rzucisz, nie dasz rady, albo że będzie ciężko, nie, oj, jak ci będzie smutno potem bez papierosów, wiesz, nie poradzisz sobie, co ty zrobisz, życie się skończy, tam będzie w ogóle, wiesz, ciężka taka przeprawa i że nie ma co rzucać palenia, palenie jest fajne, wiesz, i człowiek zostaje z takim myśleniem, a prawdziwe myślenie o tym, jak jest po rzuceniu palenia, jest inne, tylko że człowiek, który pali, nie chce tego widzieć. Ale ciekawe jest to, że nie chce widzieć pozytywów, czyli takich fajnych rzeczy, które go czekają po tym, jak rzuci palenie. A jak człowiek rzuci palenie, to ma więcej pieniędzy, więcej czasu, ma więcej zdrowia, więcej tlenu w płucach, więcej mądrych myśli, więcej kontaktu z emocjami, więcej zdrowia psychicznego i takiego prawdziwego bycia w świecie, co wydaje się, że jest trudniejsze, ale tak naprawdę, jak się już tam jest, jak się już nie pali, jak się uzyskuje wolność prawdziwą, to jest piękne, po prostu piękne. I w jakimś sensie palacze chcą tej wolności i chcą poczucia spokoju od nikotyny i tego, żeby już było dobrze. Ale jakoś nie umieją się zdobyć na ten krok, no bo właśnie myślą o takich negatywach. Pierwszy dzień bez papierosa jest dniem wolności, jest dniem radości, dniem chwały, wiesz, takiego momentu, że tak, wygrałem, dałem radę, jestem tym, który rzucił palenie. Więc jak się człowiek nastroi, że ten moment rzucenia palenia jest czymś pięknym, radosnym i czymś, o czym zawsze marzył, no to może mieć tak, że to rzucenie palenia będzie łatwe. Po prostu nastąpi ten dzień, już ta decyzja jest trudna, a już potem, jak już jest decyzja, no to jest radość, jest piękny czas. Wiesz co, jest taki sposób na to, żeby rzucić palenie, który jest opisany w książce Alan Carr, chyba napisał taką książkę, Jak rzucić palenie, która jest bardzo prosta. Tam są opisane proste sposoby na rzucenie palenia. W ogóle bardzo polecam tą książkę. Też polecam ludziom, którzy tak myślą o tym, żeby rzucić palenie, to ja mówię, dobra, to możesz nie rzucać, ale przeczytaj tą książkę. I to jest taka fajna książka, którą się można nastroić na to, żeby rzucić palenie, bo jak już się czyta książkę, a tam są fajne sposoby i się okazuje, że fajne, proste metody, to w trakcie przeczytania książki człowiek się nastroi na to, żeby rzucić palenie. I to jest jeden ze sposobów, jak sobie poradzić z rzuceniem palenia. Przeczytać o tym książkę, przeczytać, posłuchać nawet w internecie sposobów, jak rzucić i tak dalej. To nie zobowiązuje, ale już ładnie nastraja do tego, żeby rzucić. Więc ja palaczom, którzy chcieliby rzucić, tak się mierzą z tym, proponuję, żeby przeczytali książkę.
Mówię, nie, nie musisz rzucić palenia, przeczytaj książkę. Okazuje się, że książka ma taką moc, że potem łatwiej rzucić palenie. Jest dużo osób, które za pomocą tej książki rzuciło palenie, więc wiesz, przeczytaj sobie. Przeczytaj od deski do deski. Jeżeli zadziała, to fajnie. Jak nie, też okej, ale będzie poczucie, że zrobiłeś jakiś krok, nie, w tym kierunku, żeby coś z tym zrobić. No, ale tam właśnie w tej książce są opisane takie metody, że można rzucić palenie w taki sposób, że się planuje konkretną datę, że na przykład 1 maja rzucę palenie, czyli pierwszy dzień mojej wolności następuje 1 maja. I ktoś, kto zaplanuje sobie jakąś datę, do tego momentu, do tego 1 maja no powinien wyrzucić z domu wszystkie rzeczy, które się z paleniem kojarzą, czyli i papierosy, i popielniczki, zapalniczki, jakieś ubrania, które się kojarzą z tym, miejsce tam troszkę pozmieniać, żeby nie było takiego miejsca do palenia, i tak trzeba się pozbyć tych przedmiotów, tak żeby już rano, 1 maja, ktoś się budzi, już nie miał przy sobie niczego. A w ogóle wiesz co, jest dużo ludzi, którzy rzuciło palenie. Masa, masa. Tylko że wiesz, jak się idzie i widzisz człowieka, który nie pali, no to myślisz, że on nigdy nie palił. Ale jakby tak przepytać społeczeństwo, to wiesz, bardzo dużo osób rzuciło palenie. Dawno kiedyś tam byli nastolatkami, albo 10 lat temu, albo coś. Jest dużo ludzi, którzy paliło i nie palą. Ale to jest też dowód rzeczowy na to, że można rzucić, że wiele osób to zrobiło. I dobrze o tym pomyśleć w taki sposób, że to jest po prostu możliwe, że ludzie to robią. No na przykład na bazie filmu, który został nagrany tydzień temu, jedna osoba rzuciła palenie. Za pomocą tego, że po pierwsze wyrzuciła kurtkę, w której chodziła palić, taką śmierdzącą miała kurtkę kobieta. Pozdrawiam i bardzo gratuluję. Zakładała kurtkę na balkon, taką zimową, żeby palić na balkonie i żeby jej ciuszki nie prześmierdły, bo nie lubiła zapachu papierosów, ale wiesz, lubiła palić wtedy. No i nawet w 30-stopniowym upale też zakładała tą kurtkę, żeby nie prześmierdnąć, i potem tą kurtkę wieszała w domu i ona tam to wisiała. No i w ogóle to był taki symbol. I ta kobieta za pomocą tego, znaczy no, inspirowana tym filmem naszym pierwszym, wyrzuciła tą kurtkę, to był pierwszy ruch. Wyrzuciła ją do kosza, a na następny dzień już nie poszła zapalić. I nie pali. To mamy tydzień, bo to jest dzisiaj piątek. Wow, no to po prostu jest czadowe. Jak się rzuci palenie, to przybywa poczucie mocy, poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, poczucie sprawstwa, poczucie kontroli nad sobą, poczucie lepszej znajomości siebie i kontroli własnych emocji, czy kontroli, no wiesz, rozeznania, takiego dostępu do tego, co emocjonalnie się dzieje w organizmie. No bo palacz, który pali, jak pali papierosy, to trochę odsuwa gdzieś te emocje, robi z nimi miszmasz taki, wiesz, nie do końca jest w zgodzie z tym odczuwaniem. I jak potem człowiek już rzuci palenie, to ma kontakt z emocjami, które nie są łatwe na początku, ale się okazuje, że właściwie do przeżycia. Na przykład dwie osoby palą w domu i jedna chce rzucić palenie, a druga zostaje palącym człowiekiem. To jest bardzo trudna sytuacja, bo ten smród tego człowieka, który pali, w ogóle Jezu, jak ci palacze śmierdzą. Ostatnio zamykałam okno w gabinecie, mówię do pacjentki, słuchaj, muszę zamknąć, bo mi tam palą, bo ja tam niedaleko, tam w tej poradni, gdzie pracuję, mam palarnię za oknem i czasem ludzie zamiast w palarni staną tak jakoś przy oknie, tam wiesz, nie zajarzą, że tam wiesz, jest okno otwarte i że tam człowiek w środku może czuć dym. I ja wiesz, czasem muszę zamknąć okno, bo mi palacze tam kopcą. No i zamykam okno, mówię pacjentce, że przepraszam, ale muszę zamknąć okno, bo mi tu śmierdzi papierosami. A ona mówi, ale to ode mnie śmierdzi. A ja, nie, no chyba nie, ale ode mnie to śmierdzi, bo paliłam przed chwilą, nie? Nie no, smród papierosowy jest straszny, jest okropny, dusi. No dla kogoś, kto tam, wiesz, nawet przez chwilę przebywa z taką osobą, jest trudne, a co dopiero w domu. A nawet, wiesz co, palacz to myśli, że tak, o właśnie tak jak ta moja ulubiona pacjentka, nie? Wychodzi na balkon, zapali, wróci i ma poczucie, że nie śmierdzi. A ona tam jeszcze umyje zęby, umyje rączki, ciuchy, wiesz, tam gdzieś ochronione. Ale tak czy siak, wiesz, no to jakoś, no szczególnie w intymnym kontakcie, no to już w ogóle człowiek po prostu czuje. To partnera się nie da nie poczuć. Opowiadała mi pacjentka o tym, że jej dziecko
widziało, że ona pali papierosy, ale wiesz, jakieś takie małe, nieświadome dziecko to tak jakoś nie wiedziało, z czym to się je, no bo wiesz, jak to się rodzi małe dziecko, to nie wie, że papierosy są szkodliwe, ale to dziecko poszło do przedszkola i w przedszkolu się dowiedziało od pani czy na jakichś zajęciach, że papierosy są szkodliwe. I przyszło do domu, do mamy i pyta się: Mamo, czy ty mnie kochasz? A mama mówi: No, kocham cię. A to dziecko mówi: Ale to dlaczego palisz papierosy? Chyba bardziej kochasz papierosy niż mnie. I ta mama tak została poruszona tym, wiesz, dziecięcym spojrzeniem, że rzuciła palenie wtedy. Jeszcze żaden palacz nie żałował tego, że rzucił palenie. Nigdy.